Dzień dobry. Witam Państwa na antenie Racjonalista TV. Naszym gościem jest dr Tomasz Witkowski. Dzień dobry. Znany badacz różnych nadużyć pseudonauki, tudzież nadużyć w nauce, które nie są do końca nauką i głównie pod kątem psychologii. Lider, jeden z liderów Klubu Sceptyków Polskich, z którym od dawna współpracujemy owocnie i z powodzeniem. Natomiast dzisiaj chciałbym poruszyć taki nietypowy temat, do którego Państwo być może nie są przyzwyczajeni, bo dzisiaj nie będziemy tylko analizować różnych błędów i fałszywych doktryn, czy też nie do końca uzasadnionych w dziedzinie psychologii, ale zadamy takie pytanie bardziej ogólne. Czy przy psychice, czy uda się zbadać ludzką psychikę? O, właśnie, tak chciałbym zdefiniować ten temat. Co ty na to, Tomku? No to rzeczywiście jest bardzo ogólne pytanie. Pierwsza odpowiedź, która się narzuca, nasuwa, to jest taka, że no już ją badamy cały czas i to z dość dużym powodzeniem od z górą stu kilkudziesięciu lat. Więc oczywiście ją badamy. W tym pytaniu takie ukryte założenie jest chyba trochę, czy uda nam się zbadać ją tak do końca, tak ostatecznie. Całkowicie. No to chyba odpowiedź brzmi nie, dlatego że chyba w żadnej nauce nie uda nam się poznać tego przedmiotu, którym się nauka zajmuje, tak ostatecznie, do końca, dogłębnie, całkowicie. My się przybliżamy cały czas do rzeczywistości takiej, jaką ją znamy. Każda kolejna teoria naukowa, to nie dotyczy tylko psychologii, bo to dotyczy fizyki, chemii, biologii, przybliża nas, ten obraz jest coraz dokładniejszy, no ale prawdopodobnie cały czas będziemy, tak jak fizycy wchodzą w głąb materii, na coraz niższe poziomy i coraz więcej tam znajdują rzeczy niewyjaśnionych, tak samo będzie z ludzką psychiką. No, zaczynaliśmy od bardzo prostych rzeczy, od pokazywania, w jaki sposób kształtują się nawyki, w jaki sposób kształtują się odruchy, jak się uczymy. W tej chwili robimy dużo bardziej zaawansowane badania, więc poznawanie psychiki oczywiście jest możliwe, jest kontynuowane, natomiast dogłębne, całkowite poznanie jakiegokolwiek chyba przedmiotu, no to jest, że naukowcy chyba nie liczą na to, że rozwiążą wszystkie tajemnice, tak jak Newton, który twierdził, że no, już w fizyce zostało wszystko zrobione i nie ma nic do dodania. No tak, no jeszcze w XIX wieku fizycy uważali pod koniec, że już prawie wszystko zostało odkryte, zbadane, tylko na przykład nie wiedzieli, jak działają gwiazdy. Wydawało im się, były takie hipotezy, że są zbudowane z węgla, który pod wpływem grawitacji się zgniata i płonie. Mhm. I mając taką wiedzę o gwiazdach, uważali, że już odkryli wszystko. Ale z drugiej strony, ja na przykład bardzo lubię się zajmować teorią strun, tak oczywiście publicystycznie, a nie jako naukowiec. Jest zresztą na naszej telewizji bardzo popularny materiał na ten temat, gdzie też mówię, razem z naszymi gośćmi. No i a propos teorii strun, chodziło o to, żeby stworzyć teorię unifikacyjną wszystkich praw fizyki, teorię wszystkiego. I niektórzy się bali, że jeśli taka teoria powstanie, no to fizyce pozostanie do badania już tylko jakby taka trochę archiwistyka różnych zdarzeń, różnych wypadków, bo jak się odkryje główne prawa rządzące wszechświatem, no to w tym momencie jakby fizyka sprowadzi się do badania poszczególnych przypadków. Natomiast nie będzie już za bardzo rozwoju w fizyce teoretycznej, która będzie starała się badać bardziej ogólne, bardziej filozoficzne w jakimś sensie zjawiska, czy też tezy. Oczywiście no, teraz się okazuje, że to wszystko nie wychodzi. Nie wiadomo w ogóle, czy wszechświat jest tak naprawdę skończony, bo wprawdzie ten nasz wszechświat jest skończony, ale z wielu hipotez wynika, że tych wszechświatów jest wiele. No i w tym momencie wprawdzie wszechświat jest skończony, ale multiuniwersum może się okazać nieskończone, a w każdym razie bardzo duże i bardzo długotrwałe i niepodatne zresztą na różne techniki badań, więc to może zapewnić ileś tam milionów lat ambitnym fizykom badań. No ale ludzki mózg nie jest wszechświatem. Ludzki mózg jest skończony. To nie jest multiuniwersum, więc może jednak uda się kiedyś całkowicie zbadać naszą psychikę do tego stopnia, żeby przewidzieć dokładnie nasze zachowania.
Ludzki mózg jest skończony, natomiast wytwory tego mózgu, mówię o zachowaniach, różnych zachowaniach, w tym o myślach, wypowiadanych treściach i tak dalej, są zbiorem nieskończonym jednak. Więc to są wariacje produkowane przez ten jeden skończony narząd, czy cały układ nasz nerwowy z doświadczeniami, z tymi śladami, które pozostają po uczeniu się. Więc to też nie możemy powiedzieć z biologicznego punktu widzenia tak. I z biologicznego punktu widzenia, no to już bardzo dużo wiemy na temat tego mózgu. Natomiast to nie znaczy, że rozumiemy dokładnie psychikę i że rozumiemy dokładnie nasze zachowania. Natomiast wracając do kwestii teorii unifikującej, takiej teorii ogólnej, szerszego zasięgu, to z tym w psychologii jest bardzo duży problem. Dlatego, że bo z jednej strony rzeczywiście są te obawy, że jeżeli stworzymy taką teorię, no to pozostanie tylko powpisywanie, tam dokolorowanie tych brakujących elementów na tym obrazku, który jeszcze nie został wykolorowany. Ale nic takiego nam nie grozi. Nie wiem, dlaczego mielibyśmy się w ogóle tego obawiać. Natomiast próby budowania teorii unifikujących pokazują nam zawsze braki w naszej wiedzy, bo jeżeli tworzymy jakąś teorię ogólniejszą, szerszą, taką teorię szerszego zasięgu, to nagle zaczynają nie pasować do niej pewne elementy. Widzimy, co jest nie tak, co powinniśmy poznać lepiej, co powinniśmy zbadać. I takie teorie bardziej ogólne, one mają duże znaczenie dla rozwoju nauki, dlatego że no, napędzają badania w tych obszarach, w których tych badań brakuje. Jeśli idzie o psychologię natomiast, to jak w czasach, kiedy byłem studentem, to jeszcze się mówiło i dyskutowało o potrzebie teorii unifikującej. Ostatnimi laty ja w ogóle nie słyszę o takich dyskusjach. Ja w ogóle nie słyszę, żeby psychologowie podejmowali ten temat teorii ogólnej, teorii unifikującej, to, co już wiemy, to, co znamy. I to jest bardzo złe. To jest bardzo złe, dlatego że jeżeli popatrzymy na wyniki badań, nawet tych najwybitniejszych psychologów żyjących obecnie i pracujących, to oni dość często pracują w oderwaniu od siebie. Psychologia społeczna prawie w ogóle nie uwzględnia genetycznych podstaw zachowania. Genetyka z kolei, czy ta genetyka behawioralna, bardzo rzadko zajmuje się tą problematyką, którą się zajmuje psychologia społeczna, a tam są wspólne obszary. One mogły bardzo ładnie się ze sobą uzupełnić. Neuronauka, czy neurokognitywistyka, jak to teraz nazywamy, też bardzo często jest oderwana od rzeczywistości społecznej, odrywa się właśnie od tych problemów istotnych. I tutaj nie ma jakichkolwiek prób w psychologii, prób budowania teorii scalającej to wszystko razem. Studenci psychologii, ja o sobie cały czas mówię, że jestem studentem psychologii, pewnie do końca życia zostanę, będę tę psychologię studiował, ale szczególnie początkujący studenci psychologii mają bardzo duże problemy na początku ze zrozumieniem psychologii, dlatego że no, to, co oferujemy, to jest taki patchwork bardzo różnych teorii, mini teorii, teorii ograniczonego zasięgu, średniego zasięgu. Bardzo trudno połączyć je w całość. Psychologia rozwojowa, która jest fantastyczną dziedziną nauki, daje nam niesamowite wyniki badań, które służą do formułowania koncepcji świadomości i powstawania woli, czy istnienia w ogóle wolnej woli. Działa zupełnie w oderwaniu od innych badaczy, którzy tymi tematami się zajmują. I przeciętny student ma bardzo duże problemy z tym, żeby to wszystko połączyć w całość. Ciekawe, z czego to wynika, to takie rozbicie, bo no w fizyce to chyba jednak taką osią wszystkiego jest matematyka, jak w wielu naukach ścisłych. No w psychologii też ona jest stosowana, chociażby jako statystyka. Są różne badania statystyczne, bez których
ciężko się obyć. No, statystyka jest raczej narzędziem tutaj, można powiedzieć. Trudno, żeby statystyka była teorią wyjaśniającą. Ona służy jako narzędzie do badania tych zachowań, częstości ich występowania, prawdopodobieństwa ich występowania. Właściwie to probabilistyka, no bo statystyka jest jak gdyby takim narzędziem probabilistyki wyłącznie. Więc no, nie można mówić o statystyce jako o takiej teorii, która będzie unifikowała nasze odkrycia. Czyli jakby tutaj tą osią wszystkiego jest po prostu człowiek i jego psychika. No i to człowiek na różnych poziomach, z tym jest problem, no bo badamy tego człowieka na poziomie DNA, bo już, tak jak wspominałem wielokrotnie, genetyka zachowań, ta genetyka behawioralna jest bardzo mocno zaawansowana, więc badamy ją na poziomie różnic poligenicznych, nawet nie na poziomie poszczególnych genów, a zmian we fragmentach DNA, bardzo wielu różnych zmian. Badamy ją na poziomie sieci komórkowych, to co robią neurokognitywiści. W tej chwili już się zaczynają też takie badania, które mówią, że pewne rzeczy możemy wyjaśnić badając poszczególne komórki na poziomie komórkowym. No i wreszcie badamy ją, już tak przeskakując na te wyższe etapy, badamy ją na poziomie zachowań społecznych, kiedy funkcjonujemy na przykład w grupie innych ludzi, w tłumie, kiedy podejmujemy decyzje polityczne bądź jakieś inne złożone decyzje. No i to są bardzo, bardzo różne poziomy, które trudno jest z sobą tak elegancko jakoś scalić. No rzeczywiście wygląda to, brzmi to bardzo złożenie. Czasem można by pomyśleć, że być może psychologia miałaby się lepiej, gdyby ją sprowadzić do jednej osoby, tak? Żeby nie badać całych grup, tylko jedną osobę. Ale no, czemu niby tak miałoby być? W końcu człowiek wchodzi w interakcję z innymi ludźmi. No jest... Czasem indywidualnie, a czasem jako Mówimy, jednostka w grupie. Mówimy, że człowiek jest zwierzęciem społecznym jednak. Czy zdarza się czasem, że niektóre z tych dziedzin psychologii się łączą? Czy jest tylko i wyłącznie proces pączkowania? Czy są... Nie, no, oczywiście, że one się łączą. Jak najbardziej. No, prowadzone są badania jakieś tam interdyscyplinarne i bardzo dobrze byłoby, gdyby było tego więcej. Natomiast to się wszystko dzieje, to się wszystko odbywa z dużym oporem. I czasami ja widzę taki wręcz bariery pomiędzy niektórymi dziedzinami w przepływie wiedzy. Co jest zadziwiające, że na przykład badania właśnie genetyczne pokazują nam teraz istotę chorób psychicznych dużo wyraźniej niż znamy to z badań psychologii klinicznej, tej tradycyjnej psychologii klinicznej. Możemy bardzo dużo przewidzieć na podstawie badań genetycznych, które są w tej chwili bardzo tanie zresztą. Natomiast psychologia kliniczna, z tego co mi wiadomo, w ogóle z tego nie korzysta. Tkwi dalej w tym paradygmacie starym chorób psychicznych, w podziale na w tej chwili prawie 400 różnych jednostek w DSM-5 już wyróżnionych, gdzie wiemy z badań genetycznych, że no, mamy do czynienia z takim jednym głównym czynnikiem psychopatologii. Niektórzy proponują, żeby nazwać go czynnikiem P, podobnie jak czynnik G w inteligencji. I że właściwie możemy mówić o jednej chorobie psychicznej, która manifestuje się w różny sposób w zachowaniu, ale genetycznie ma bardzo podobne podłoże. No i tutaj, ja tutaj nie widzę w ogóle przepływu między tymi dwiema dziedzinami nauki. No przydałby się taki przepływ, może kiedyś do niego nastąpi. No, też brakuje tego przepływu pomiędzy psychologią teoretyczną, psychologią eksperymentalną, a psychoterapią, psychologią stosowaną. Tutaj jest też bardzo duża przepaść pomiędzy
pomiędzy tymi dwiema dziedzinami z bardzo dużym opóźnieniem. Ale prawdopodobnie w jedną stronę, to znaczy od teoretycznej do zastosowania, bo jednak zastosowań teoretyczna czerpie wiedzę dosyć szybko, czy też nie? Tutaj mi chodzi o to, że no ja czytałem trochę książek psychologicznych i czasem one opierają się na jakichś konkretnych przykładach, że ktoś tam miał jakiś wypadek, że coś mu się tam działo, więc ogólnie no jakby one czerpią wiedzę dotyczącą konkretnych przypadków w psychoterapii, czyli wydaje mi się, że tu chyba to zachodzi szybciej niż w drugą stronę, że jakieś tam odkrycia psychologii teoretycznej przechodzą do psychoterapii. Czy to jest tak, taki sam problem? Co pewnie zależy od problematyki, którą byśmy się zajmowali, bo w niektórych zastosowaniach, gdzieś gdzie mamy bliżej do neurofizjologii, do neurochirurgii i tak dalej, to tamten przepływ był bardzo szybki. No też dramatyczna historia jest tych dziedzin, to wszyscy znamy i też porażki niektóre. Natomiast tamten przepływ rzeczywiście był bardzo intensywny, każdy przypadek był niezwykle intensywnie analizowany. Natomiast z takiej psychoterapii tradycyjnej bardzo mało się prowadzi badań na ten temat i trudno mi sobie wyobrazić też ten przepływ, bo jeżeli nie badamy negatywnych skutków psychoterapii, a nie badamy powszechnie, badania pokazują, że jest to powszechne zaniedbanie w badaniach efektywności, to trudno z tego wyciągać wnioski z czegoś, czego nie mamy. Jeżeli nie badamy tak zwanych dropoutów, czyli ludzi, którzy wypadli z psychoterapii, a takich jest w tej chwili od mniej więcej 18 do 40%, nie wiemy z jakich powodów wypadli, no to znowu nie mamy tych danych. Nie mamy danych, więc nie mamy materiału do tego, żeby wyciągać wnioski. A wyciąganie wniosków tylko z sukcesów, no to jest nieporozumienie. Tak, oczywiście. Sukces może być efektem ubocznym, który nie pokazuje żadnej rzeczywistej tendencji. Pewnie tak jest. No, jeśli mówimy o grupach 40%, to no to jest naprawdę ogromne. Znaczy dropouty no w tej chwili w zależności od zaburzeń to jest od 18 do 40% mniej więcej tych, którzy wypadają z psychoterapii i nie znamy ich dalszego losu. No dobrze, Tomku, to powiedz mi w takim razie, jeśli chodzi o badanie ludzkiej psychiki, o jakby możliwość jej większego zbadania, większego pokazania wszystkim, jak to działa, jacy my jesteśmy. Jakie twoim zdaniem dziedziny psychologii, jakie konkretne tendencje w psychologii są najbardziej pozytywne? Jakie ty śledzisz z największym zainteresowaniem jako te prowadzące nas do odkrycia, czy też do przybliżenia się do tego kamienia filozoficznego, jakim jest w tym wypadku ludzka psychika? Jak ma się do tego na przykład badanie ludzkiej świadomości, czym jest świadomość? No, takie dziedziny, które naprawdę bardzo dużo zrobiły w ostatnich dziesięcioleciach, to jest właśnie ta genetyka zachowań, o której wspomniałem wcześniej. I tam cały czas jest postęp bardzo intensywny, bardzo, bardzo znaczący. Bardzo duże nadzieje pokładam w zastosowaniach sztucznej inteligencji w badaniach ludzkiej psychiki. Ciekawe są też badania nad... To znaczy, tylko przepraszam, że wtrącę, bo już kiedyś o tym mówiłeś, ale chciałbym, żeby nasi słuchacze i widzowie też sobie uświadomili, jeśli chodzi o te badania, używanie sztucznej inteligencji w badaniach, to chodzi ci o to, że sztuczna inteligencja czasem pewne wzorce analizuje, tak? Tak, tak, czyli, ale sztuczna inteligencja też w dwóch zastosowaniach. Jedna jako narzędzie badawcze, no bo ona rzeczywiście potrafi dużo szybciej odnaleźć zależności, prawidłowości, których my nie widzimy. A to są takie jakby wbrew naszym oczekiwaniom tak. Istniejące, które my mamy problemy psychiczne właśnie, żeby je zobaczyć. No, czasami wbrew poprawności politycznej, bo jeśli ta chińska inteligencja, sztuczna inteligencja nauczyła się z twarzy osób badanych ze zdjęć z twarzy tylko i wyłącznie, rozpoznawać prawie ze 100% pewnością przestępców. No. To rzeczywiście bardzo niepoprawne. To jest bardzo niepoprawne polityczne. To zaraz zaczynamy myśleć o tym, jakie to mogą być konsekwencje.
No ale też wali nam się w gruzach cały ten obraz tej psychologii ostatnich lat, wracamy gdzieś do czasów frenologii niemalże. No tak, po kształcie czaszki, a tutaj po twarzy. Po twarzy, czy też po kształcie czaszki. I to są mocno niepokojące odkrycia, ale sztuczna inteligencja ma to do siebie, że ona jest wbrew, w przeciwieństwie do komisji przyznającej granty badawcze, ona jest niepoprawna politycznie, nie bierze pod uwagę poprawności politycznej i czasami prowadzi do takich zaskakujących wniosków. Ale żeby wrócić do głównego pytania, no to zastosowanie sztucznej inteligencji właśnie jedno jako narzędzia do bardziej zaawansowanego narzędzia, które dużo szybciej wynajduje w niezwykłym gąszczu danych, w tym worku Big Data. Ona wynajduje tam zależności i je nam pokazuje. My musimy potem to zrozumieć i zastanowić się, dlaczego tak jest. Inny przykład takiego zastosowania, no to jest digital phenotyping tak zwany, czyli możliwość diagnozowania nawet ludzi z charakterystyki używania na przykład myszy komputerowej bądź klawiatury. Szybkość uderzania, częstotliwość itd., itd. Sztuczna inteligencja potrafi już z dość dużym prawdopodobieństwem diagnozować nawet zaburzenia psychiczne na podstawie tylko naszych takich ruchów. Coś, co w psychologii klinicznej w ogóle jest nie do pomyślenia. Więc z jednej strony jako narzędzie, z drugiej strony, bo takim sposobem badania rzeczywistości jest też jej modelowanie, tworzenie różnych modeli, szczególnie w badaniu układów złożonych. Układ złożony się charakteryzuje tym, a tu często mówimy, że właśnie umysł ludzki jest układem złożonym, układ złożony charakteryzuje się tym, że nie jesteśmy w stanie, tak jak wyobrażali sobie to behawioryści czy te prądy redukcjonistyczne w psychologii, zbadać elementów, fragmentów i z tego złożyć całość, bo z tego nie da się zrozumieć funkcjonowania układu złożonego. Jedynym sposobem badania układów złożonych, jaki w tej chwili znamy, to jest tworzenie złożonych modeli tychże właśnie układów i tak układy złożone się bada i w ekonomii i próbuje się badać również w psychologii. I to jest druga nadzieja na to, że sztuczna inteligencja pomoże nam zrozumieć, w jaki sposób funkcjonuje ten układ złożony, jakim jest nasz umysł. Mówmy o umyśle, nie o mózgu, żeby tak nie sprowadzać tego do biologii tylko i wyłącznie, czysto. No to bardzo, bardzo jakby takie optymistyczne rzeczy mówisz, bo to rzeczywiście prawdopodobnie w tych gałęziach powinien się zarysować bardzo silny rozwój, no bo jednak żyjemy w czasach, kiedy informatyka i elektronika się bardzo szybko rozwija, no a do tego są potrzebne zapewne mocne komputery i dobre programy. Czy dużo już jest psychologów informatyków? Na przykład? Nie, te dziedziny się rozwijają niezależnie od siebie znowu, w pewnym oderwaniu. I wielu psychologów uprawia taką bardzo, bardzo tradycyjną psychologię. To, co ostatnio mówiliśmy, psychologię dotyczącą self-reportsów, czyli samoopisów, i na tej podstawie wyciąga wnioski. A w tej chwili jeszcze się pojawiła taka jeszcze bardziej ślepa uliczka, o której nie wspomnieliśmy ostatnio, a myślę, że warto dodać, bo to, co mówiliśmy o badaniu białych studentów psychologii, najczęściej amerykańskich, to w tej chwili stosuje się w badaniach, to jest ta ciemniejsza strona rozwoju informatyki w badaniach psychologicznych, że stosuje się tak zwanego mechanicznego Turka, czyli narzędzie stworzone przez Amazon, które losuje respondentów i badacz właściwie nawet nie wie, kto odpowiada. Niektórzy respondenci parają się tym zawodowo, odpowiadaniem na tego typu pytania. I właściwie tego typu software i sposób badania, no, daje już zupełnie wyniki oderwane od rzeczywistości. Badacz kompletnie nie wie, kim są osoby badane. Być może już farmy chińskich
klikaczy bądź automatów, które klikają, biorą udział w tych badaniach. To też nie jest wykluczone. Więc z jednej strony fantastycznie, mamy nieprawdopodobne perspektywy, z drugiej strony no to jest pęd, taki owczy pęd w jakimś kompletnie nieznanym kierunku. Rozumiem, na jakiej zasadzie informatycy mogą stworzyć program przydatny dla psychologów, no bo to czasem chodzi o wykrywanie pewnych zależności, pewnych wzorców, prawda? I w tym momencie ani ten informatyk, ani zwłaszcza ten program, bo to nie, program inteligentny to nie znaczy, że jest to program samoświadomy. Może kiedyś takie będą, ale to na razie są tylko narzędzia, które nie myślą, które po prostu realizują czasem bardzo złożone funkcje. Ale zaciekawiłeś mnie i chciałem cię spytać, na ile mogłoby coś jeszcze zmienić w stronę lepszego zaistnienie specjalistów łączących ze sobą te dwie dziedziny, zarówno psychologię, jak i informatyk. Czy mogliby osiągnąć coś więcej niż po prostu psychologowie zlecający informatykom pewne narzędzia do zrobienia, albo wykorzystujący te istniejące? No, informatyka to już jest troszkę za mało, no bo specjaliści o sztucznej inteligencji to już są daleko, daleko wyżej niż no tak, oczywiście. Informatycy. No informatyka oczywiście cały czas służy psychologii, przy czym żeby wyjaśnić, te programy, o których ja mówiłem, to są programy ogólnie dostępne, z których korzystają badacze do losowania ludzi, czyli te programy jak gdyby decydują o tym, kto jest badany zamiast psychologów i na to psychologowie nie mają wpływu, informatycy też nie, no bo to jest po prostu program, który gdzieś tam z użytkowników różnych losuje, on się zgadza bądź nie, kliknie kilka odpowiedzi, z kilkuset takich odpowiedzi zbieramy jakiś obraz zachowań ludzi. Ja myślę, że jest bardzo dużo wiedzy w tej chwili. Niektórzy uczeni mówią, że w ogóle specjaliści, którzy znają się na psychice ludzi, naukowcy, których można byłoby nazwać psychologami, to są skupieni w kilku, właściwie w pięciu tych największych firmach. Mówimy o Google, Microsoftie, Amazonie i tak dalej. No bo oni, zwróć uwagę, oni mają rzeczywisty dostęp do prawdziwych informacji o zachowaniu człowieka. Jeżeli ktoś cierpi na bezsenność, to najczęściej prawdopodobnie w nocy, budząc się w nocy, sięga po telefon. Ten telefon jest połączony z siecią. Sprawdza pewnie godzinę, a być może sprawdza maila, a być może wchodzi na Facebooka, a być może przegląda strony pornograficzne, a być może czyta wiadomości finansowe i specjaliści tych firm zbierają te dane, masę takich danych dla celów komercyjnych. Ale to są dane o rzeczywistych zachowaniach. Można by było powiedzieć tak, nigdy dotąd żaden naukowiec nie miał możliwości śledzenia swoich osób badanych niemal non-stop 24 godziny na dobę. W tej chwili naukowcy, a tam rzeczywiście pracują naukowcy, nie możemy ich informatykami nazywać, jeżeli zobaczymy, kto jest w tym trzonie głównym badawczym Google'a, no to czapki z głów po prostu. No tam chyba powstała najlepsza sztuczna inteligencja jak dotychczas, no, tajni Google'a. No, czy najlepsza, czy nie, no to... No, ale jedna z najlepszych, jedna z najbardziej zaawansowanych. Tak, no ale Chińczycy cały czas gonią i nie o wszystkim też mówią. Nie wszystkie te firmy, wszystkie rezultaty też publikują, no bo to wiemy o tym, że jest to pewien wyścig zbrojeń, wyścig inteligencji w określonym celu prowadzony. Natomiast to jest rzeczywiście tak, to mogłoby być marzenie takiego szalonego naukowca z połowy XX wieku, żeby wszystkim ludziom wszczepić jakieś chipy i móc ich śledzić. W tej chwili nie musimy tego robić, bo ludzie robią to sami. No tak, oczywiście. No, Google Maps polega na tym między innymi, że wiemy dokładnie, jak ktoś na to patrzy, można sobie uruchomić taką usługę, a można nie, ale to i tak jest potencjalnie możliwe, że śledzi nas krok po kroku, gdzie my jesteśmy przez cały czas. Tak. Czyli nie tylko bezsenność można badać, ale dokładnie gdzie my jesteśmy, gdzie się zatrzymywaliśmy. Oczywiście. Czy u fryzjera, czy po pączki.
jeżeli mamy aplikację jakąś, na przykład z Lidla czy z innego sklepu, gdzie tam skanujemy, jest paragon z zakupami, na których widać, ile jemy białego pieczywa, ile ciemnego, ile pijemy alkoholu, ile palimy papierosów. No bardzo prostym przykładem jest to, nie wiem czy widzowie się z tym zetknęli, ja się z tym często stykam, bo dzięki pracy mojej żony trochę latamy po świecie. No to zazwyczaj Google wpisuje do kalendarza, kiedy ja mam lot. Wystarczy, że linia lotnicza mi na pocztę Google'a prześle bilet i Google mi już zapisuje w kalendarzu, że tego dnia o tej godzinie lecę tym samolotem i ląduję tutaj o tej godzinie. Tak. Przy czym no, musimy też pamiętać, że to, co my dostajemy, to jest, to są osiągnięcia sprzed wielu, wielu lat, że te badania, które się tam prowadzi i poziom ich zaawansowania jest już na takim etapie, którego my gdzieś tam będziemy dotykać za pewnie za kilka dekad dopiero. I to rzeczywiście jest narzędzie nieprawdopodobne. Tak jak mówię, no to jest marzenie szalonych naukowców sprzed 100 lat, którzy chcieliby właśnie mieć możliwość takiego śledzenia ludzi niemal w każdej sytuacji, bo my smartfony zabieramy nawet do toalety ze sobą. No, one leżą koło łóżka, cały czas łączymy się z tą siecią, jest możliwość śledzenia tego, co robimy. I takie badania są rzeczywiście prowadzone. Gdyby dało się prowadzić podobne badania w celach takich czysto poznawczych, to prawdopodobnie bylibyśmy daleko dalej, jeśli idzie o poziom zaawansowania wiedzy psychologicznej. Bo to jest śledzenie rzeczywistych zachowań człowieka. No tak, oczywiście trudno sobie wyobrazić, żeby Google się tak otwarcie zgadzał na różne współpracę z państwowymi uniwersytetami pod tym względem, odsłaniając różne swoje tajemnice handlowe, a także pewne rzeczy, które jakiś prawnik mógłby zakwestionować, a które oni robią tylko po cichu. No tak. Natomiast no, to też się wpisuje w bardzo ciekawy temat, którego nie będziemy teraz poruszać, ale tak na marginesie go zarysuję, że no, zdaniem wielu politologów jesteśmy teraz na progu pewnych przemian społecznych, że runą państwa narodowe, czy jakieś tam obywatelskie i pojawi się no jakby dominacja korporacji, że korporacje staną się coraz silniejsze, a państwa będą coraz słabsze. No, widzimy już pewną słabość polityków, zwłaszcza w państwach demokratycznych, które są lepsze, no ale jednak niestety coraz więcej jest populizmu, innych tego typu zachowań i zagrań. Więc może za jakieś 100 lat czy 50 lat te korporacje będą państwami, może one będą otwierać uniwersytety. I w ten sposób. Nie znam akurat tych koncepcji tego tematu, ale jeżeli popatrzeć na fundusze chociażby badawcze, to nawet w medycynie można popatrzeć. Największe osiągnięcia w medycynie to są osiągnięcia zespołów badawczych firm farmaceutycznych, niekoniecznie uniwersytetów i uczonych pracujących na uniwersytetach. Największe osiągnięcia, no chyba nie ma uniwersytetów, które są w stanie dorównać Microsoftowi, Google'owi czy Amazonowi, jeśli idzie o badania nad sztuczną inteligencją. To się po prostu wymknęło. Te fundusze są tam tak duże, skupiają tak potężne umysły, że rzeczywiście można powiedzieć, że jeśli idzie o naukę, niektóre kierunki nauki, bo to oczywiście nie dotyczy wszystkich, no to te centra intelektualne przesunęły się do korporacji w niektórych przypadkach. Ale jak myślisz, czy powstanie sztucznej świadomości rzeczywiście pomoże zrozumieć ludzką psychikę? Bo może się okazać, że stworzymy zupełnie inną świadomość niż ludzka. W sensie, nam to sobie trudno wyobrazić. Świadomość czy inteligencję? Świadomość. Inteligencja to, a zresztą inteligencja też, no jak to widzisz? Czy to są zjawiska analogiczne, czy zupełnie inne? No z tą sztuczną świadomością, no to jeszcze chyba trochę daleko do tego jest. Chociaż nie wiadomo jak daleko. No, jeśli przyjmiemy takie koncepcje, Roy Baumeister ma taką koncepcję mówiącą, że świadomość jest efektem ewolucji, że ona po prostu powstała jako efekt lepszego przystosowania się do życia społecznego. No to w sensie takiej świadomości pewnie uda się coś w miarę szybko zrobić, ale ja bym na razie mówił jednak o sztucznej inteligencji raczej niż o sztucznej świadomości.
Jak daleko do tego jest, to jest trudno ocenić, dlatego że to zależy troszkę też od tego wykładniczego, jak już wiemy w tej chwili, to jest taki wykładniczy rozwój mocy obliczeniowej i tych zmian technologicznych. No jeśli wiemy dzisiaj, że w takim urządzeniu, które jest obłożone w plastik, więc ono jest mniejsze de facto, moc obliczeniowa jest dużo, dużo wyższa niż moc obliczeniowa całego centrum dowodzenia lotem, który się zakończył lądowaniem człowieka na Księżycu. I każdy z nas ma to w kieszeni za stosunkowo dostępne pieniądze. No to daje pewne wyobrażenie o rozwoju technologicznym, a ten rozwój jest wykładniczy, co oznacza, że ta moc obliczeniowa się podwaja właściwie w coraz krótszych jednostkach czasu. I te superkomputery, teraz mówimy o komputerach kwantowych, ostatnio czytałem o teleportacji danych i to takich danych bardziej złożonych. Fizycy znowu udało im się bardziej złożoną jednostkę informacji teleportować. Za pomocą teleportacji kwantowej. Tak. Czyli tak, za pomocą złożoności iluś tam grup stanów atomowych, tak? Tak, tak. Mhm. No więc jeżeli to wszystko weźmiemy pod uwagę, no to może nastąpić lada dzień. Być może jeszcze ja tego dożyję. Nie, no to niesamowite. Ja niedawno sobie planowałem taką powieść fantastyczną, gdzie się zastanawiałem, jak mogłyby się komunikować na przykład kolonie planety Ziemia oddalone o wieki świetlne, nie lata, tylko wieki świetlne od macierzystej planety. No to właśnie ta teleportacja przekazująca dużą ilość informacji, no to by był doskonały pomysł, żeby natychmiast przekazać informacje na setki lat świetlnych. Tak. Przy czym, no, jeszcze wracając do Twojego poprzedniego pytania, ja też zgadzam się z Tobą, że my niekoniecznie musimy sobie wyobrażać sztuczną inteligencję tak jak naszą, bo też są dwie sprawy związane ze sztuczną inteligencją. Niektórzy rozumieją badania nad sztuczną inteligencją jako próbę stworzenia modelu ludzkiej inteligencji. W ogóle nie chodzi o to w badaniach nad inteligencją, nad sztuczną inteligencją. Chodzi o stworzenie sztucznej inteligencji, która będzie dysponować dużą mocą, ale to nie musi być odpowiednik naszej. Ona może być dużo doskonalsza. Prawdopodobnie będzie dużo lepsza. Nie będzie popełniała tyle błędów decyzyjnych, błędów percepcyjnych, nie będzie miała tych wszystkich bajesów, skrzywień itd., itd. Więc ona będzie dużo, dużo lepsza prawdopodobnie. Bo to jest jeden kierunek badań i w tym kierunku idą badania nad sztuczną inteligencją. Natomiast zupełnie innym jest modelowanie naszego umysłu. Modelujemy naszą inteligencję po to, żeby poznać inteligencję człowieka. Nie żeby stworzyć, bo to jest kompletnie bez sensu, próba tworzenia inteligencji człowieka, żeby jej później używać. Jeżeli możemy stworzyć lepszą niż ludzka, bo ta nasza inteligencja w sensie inteligencji, czyli takiej umiejętności myślenia, przetwarzania danych i tak dalej, jest bardzo kiepska. Wiemy o tym z badań psychologicznych między innymi. Więc modelujemy po to, żeby poznać nasz umysł, ale budujemy sztuczną inteligencję po to, żeby zbudować coś, co będzie prawdopodobnie zupełnie inne od naszej ludzkiej. Ja też nie wiem, jak z tą świadomością jest, bo jeżeli świadomość jest jakimś epifenomenem, czymś, co powstało przy okazji rozwoju naszej inteligencji, to niewykluczone, że świadomość jest czymś niekoniecznie dobrym i potrzebnym. Bo to są koncepcje, które mówią, że tak właśnie jest. Przepraszam, nie Robert Plomin, a Joseph Ledoux, taki psycholog, który bada emocje. Mówi, że emocje występują wyłącznie tam, gdzie jest świadomość, że proste reakcje zagrożenia, strachu, ucieczki i tak dalej, one się odbywają na zupełnie innych obwodach mózgowych. Niż przeżywanie tego, że jestem smutny, jestem przerażony. Tak, więc emocja taka charakterystyczna dla ludzi, ona jest charakterystyczna wyłącznie u
tych organizmów, które obdarzone są jakimś rodzajem świadomości, samoświadomości. Czyli na pewno ptaki i ssaki wszystkie w tym momencie. No ja nie chcę, przepraszam, tego przesądzać, bo... Według, no bo one mają emocje, ewidentnie. Czy to myślisz, że to są jakieś naśladujące emocje zachowania, na przykład... Ledoux mówi, że dopóki, że tym kluczem do zrozumienia świadomości i, a co za tym idzie, emocji, jest język. Że tak długo, jak nie będziemy w stanie otrzymać informacji wprost, nie będziemy mieli w to wglądu. Inni badacze uważają inaczej. Wielu uważa, że świadomość nawet w prostych formach już u skorpiaków występuje. Są tacy uczeni, więc tu wchodzimy na bardzo grząski grunt. Bardzo ciekawy zresztą, tak, bo to są niezwykle ciekawe rzeczy. Natomiast, żeby sprowadzić dyskusję z powrotem do tej tak sztucznej inteligencji... To jest temat rzeka, temat morza. Tak, no to z tą samą świadomością może być tak, że ona robi więcej szkody niż pożytku. Że na przykład z powodu tej samoświadomości, tych emocji przeżywanych za pomocą świadomości, powstają na przykład zaburzenia psychiczne, powstają na przykład różnego rodzaju błędy decyzyjne i tak dalej, i tak dalej. Powstają takie stany, jak stan zakochania się w innym obiekcie i wtedy taka sztuczna inteligencja, no po co sztucznej inteligencji, która ma być dobrym narzędziem do myślenia i działania inteligentnego, po co stan zakochania na przykład w innej maszynie albo w jakimś tam człowieku. Znaczy, no wiadomo, ale z drugiej strony patrząc na to, no to te różne wątpliwości są takie trochę zabawne z innych punktów widzenia, no bo jednak wiemy doskonale, że jest spora różnica między posiadaniem świadomości, a nie posiadaniem świadomości. Zegarek nie posiada świadomości, my posiadamy. Wiadomo, że my mamy gorsze wyczucie czasu niż zegarek, tak? Zegarek ma lepsze wyczucie czasu. Nie musi to być od razu zegar atomowy. Może być nawet taki na kukułkę. Przypuszczam, że nawet... Wyczucia to on nie ma, on ma... No to lepiej wskazuje czas. No właśnie, wyczucia nie ma. No więc po co być inteligentnym, tak spyta człowiek, skoro nie jest się świadomym, skoro w ogóle się nie wie, że się istnieje i czego się chce. A no, sprowadzając rzecz do tego sedna, jeżeli nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze, tak zwykle mawia się. No, sztuczna inteligencja to jest przede wszystkim narzędzie ekonomiczne. Jeżeli w tej chwili już ceny na Wall Street zależą od odległości od głównej siedziby giełdy, gdzie stoją główne serwery przetwarzające informacje, a zależą dlatego, że długość światłowodu decyduje o szybkości przesyłania decyzji, informacji itd. Czyli możemy powiedzieć, że już milisekundy decydują o sukcesie na giełdzie, na rynku i to widać w cenach wynajmu tych nieruchomości, no to jeżeli ktoś będzie miał super inteligencję bez świadomości, bez możliwości odczuwania uczuć i tych wszystkich rzeczy, ale potrafiącą o kilka sekund wyprzedzić czy rozpoznać trendy na rynku, no to po to ta sztuczna inteligencja będzie. No tak, oczywiście. Jeżeli ta inteligencja będzie w stanie zapobiec katastrofie wcześniej niż człowiek, szybciej zahamować autonomiczny samochód niż zrobi to człowiek i tak dalej, no to bez tych wszystkich dodatków w postaci świadomości ona będzie naprawdę bardzo, bardzo użyteczna. Chociaż pytanie, na ile sztuczna inteligencja, która jest bardzo złożonym algorytmem, jest w stanie zachować się nagle niestandardowo, no bo gracze w szachy, grające ze sztuczną inteligencją, czasem mieli taktykę robienia niestandardowych ruchów, żeby, no żeby właśnie ten doskonały algorytm szachowy pogrążyć. Tak samo widziałem kiedyś bardzo dobry reportaż o mistrzu gry w Go, jakimś młodym tam Koreańczyku, który w trudniejszą grę niż szachy, bo Go jest trudniejsze niż szachy, gdyż ma więcej możliwości, w tym sensie jest trudniejsze, no to początkowo ogrywał, bo właśnie robił niestandardowe zachowania. No ale w pewnym momencie ci informatycy tak to napisali, że ta sztuczna inteligencja odpowiedzialna za Go zaczęła go... No ograła go. Znaczy nie, zaczęła robić niestandardowe rzeczy, na przykład podkładała się, jakieś dziwne ruchy, takie zupełnie bez sensu, co Go z kolei no, bo się zbijało z pantoliku. Niestandardowe, nieprzewidywalne zachowania, one zostały przez nas tak nazwane, ale to jest też wynik ewolucji.
Ja pisałem o tym cały rozdział w swojej książce Inteligencja makiaweliczna na temat tak zwanej protańskiej nieprzewidywalności. I to jest niezwykle ważna umiejętność, w ogóle pomijana w badaniach prawie całkowicie i przez etologów, i przez psychologów. Ona polega na tym, że robimy nieprzewidywalne ruchy po to, aby się nie dać złapać, aby nie dać przeciwnikowi wykryć motywów naszego zachowania i tak dalej. Najprostszy przykład. Zając, uciekając przed psem, nigdy nie robi tego w linii prostej, choć uzyskałby największą szybkość w ten sposób. Robi to przy pomocy zwrotów, biegając w różnych kierunkach i tym gubi pościg, ale jest to wynik ewolucji. To nie jest niestandardowe, nieprzewidywalne i tak dalej. To jest jak najbardziej element repertuaru inteligentnych zachowań. No, nie tylko ja nazywamy to inteligencją makiaweliczną, ale bardzo rzadko się to bada i cały czas wkłada się to do worka czegoś niestandardowego. To nie jest niestandardowe. To jest standardowe zachowanie, nawet wykorzystywane w rakietach niektórych balistycznych, które w momencie, kiedy są namierzone przez inne rakiety, które mają je zniszczyć, zaczynają w sposób losowy wybierać kurs, żeby zmylić ten pościg. Więc to jest inteligentne zachowanie. Niestandardowe, nietypowe zachowanie jest zachowaniem inteligentnym i wyuczalnym jak najbardziej. Zarysowaliśmy różne, nie wszystkie, ale ciekawe zagadnienia, jakimi zajmuje się psychologia, jakie rozwija. No, moim zdaniem jest to imponująca i bardzo ciekawa naukowa panorama, która sprawia, że nawet ten brak teorii unifikacyjnej w psychologii, choć jest męczący i trudny i czasem ma swoje słabe strony, to też jest bardzo atrakcyjne, bo możemy się poczuć jak piraci odkrywający skarby na bezludnych wyspach, a nawet budujący na nich miasta, bo i tak bywało z piratami. Były też piratki, przypomnę feministkom, niedużo, ale były. Więc na koniec. Bo oczywiście nie zamkniemy całego tego tematu i zapraszamy naszych widzów do dyskusji, która może posłuży do kolejnej części tej rozmowy. Przypuszczam, że jeśli będzie Wam się chciało, to tak, bo na pewno będziecie mieć ciekawe uwagi. Ale na teraz, na dzisiaj. Załóżmy, że masz przed sobą młodego człowieka, który przeczytał ileś tam Twoich książek i chciał się Ciebie poradzić, co powinien zrobić, żeby zająć się psychologią? Bo chce być psychologiem i co byś mu radził? Jakie powinien zdobyć umiejętności? Jakie powinien wziąć fakultatywne zajęcia, tudzież inne kierunki? No już wiemy, że nie powinien gardzić informatyką, tak? Nie powinien uważać za nudziarzy kolegów, którzy tam potrafią coś więcej niż Windows i HTML, tylko coś innego, więc informatyka, tak? No ale co jeszcze byś poradził? To jest młodemu człowiekowi. Bardzo ogólne pytanie, zależy co ten młody człowiek o czym marzy, żeby robić w przyszłości, czy chce być naukowcem, czy chce pracować bezpośrednio z ludźmi zaburzonymi, czy w kontekstach organizacyjnych jakichś. Dwa typy rad dla dwóch dróg życiowych młodego człowieka. Chce być naukowcem i chce być lekarzem, w sensie chce pomagać ludziom jako psycholog. No to wiadomo, psycholog kliniczny. Tak, są jakby, no wiadomo, dwie drogi trochę, tak jak wielu innych. No, pierwsza podstawowa rada to jest język angielski i czytanie literatury najnowszej w języku angielskim, bo w momencie, kiedy my czytamy książki przetłumaczone na język polski, czasami to się odbywa dość szybko, ale wielu ważnych prac przetłumaczonych nie ma i studiowanie psychologii w języku polskim to jest studiowanie historii psychologii. Te zmiany zachodzą tam tak szybko, że trzeba to robić po prostu w języku, w którym to powstaje. To po pierwsze. Po drugie, w tej chwili jest niemal nieograniczony dostęp do wiedzy, do informacji poprzez internet. I ludzi, których do niedawna znaliśmy z książek, tylko możemy posłuchać, czy to na TEDzie, którego też tak do końca nie pochwalam, bo to jest jednak trochę uproszczenie wiedzy,
ale możemy posłuchać wielu różnych wykładów nagranych tych ludzi. I proponowałbym wszystkim, którzy chcą poważnie zająć się studiowaniem psychologii, właśnie studiowanie ich z pierwszych źródeł, a nie poprzez opracowania jakichś tam kolejnych autorów podręczników, monografii i tak dalej. To czy to mamy jest... jakiegoś głośnego naukowca i wpisujemy w YouTube jego nazwisko i coś nam się może najczęściej pojawić. Większość z nich ma przynajmniej kilka nagranych wykładów, to takich pełnych wykładów, a to na Uniwersytecie Harvarda, a to w MIT, a to w Stanfordzie, a tych najlepszych po prostu uczelniach. Bo no, radą w ogóle byłoby próbować dostać się tam i studiować u tych najlepszych. To jest trudna do wykonania czasami rada, ale jeżeli ktoś czuje się na siłach i może, to tak powinien właśnie zrobić. Więc to jest pierwsza podstawowa rzecz. No i właściwie potem kolejne rady powinien czerpać od takich ludzi, a nie ode mnie. No bo wiemy, a to dość dobrze wiadomo, kto jest kimś znaczącym w danej dziedzinie, żeby od niego się uczyć, jego rad słuchać, jego badania czytać. Oczywiście nie ograniczać się tylko i wyłącznie do jednego. Jeśli ktoś chce zostać naukowcem, to musi zdawać sobie sprawę z bardzo dużych trudności związanych z różnego rodzaju preferencjami instytucji, które przydzielają granty badawcze. One są przydzielane nie zgodnie z znaczeniem problemów badawczych, którymi ktoś chce się zająć, tylko z trendami, które w danym momencie obowiązują w danej dziedzinie, bądź trendami politycznymi wręcz. Łatwiej jest dostać grant na badania nad stereotypami, nad spostrzeganiem na przykład problemu migracji ludności w tej chwili, czy różnic seksualnych, mniejszości i tak dalej, niż na przykład na badania genetycznego uwarunkowania inteligencji, albo już nie daj Boże zależności inteligencji od rasy. Prawdopodobnie w ogóle nie dostaniemy pieniędzy na to, choć może się okazać, że... Albo można lepiej się uczyć wtedy chińskiego na przykład. No nie, ja też nie wykluczam tego. Ja w tej chwili no już nie jestem młodym człowiekiem. Być może już jest tak, że rzeczywiście ta wiedza została skumulowana gdzieś tam, ale chyba jednak uniwersytety w Stanach, choć tak, nie tylko w Wielkach. Harvard jest chyba najlepszym według rankingów chińskich, tych najbardziej, jakiś tam ranking szanghajski dzisiaj widziałem. I tam się chwali, że Uniwersytet Warszawski jest w pierwszej 400, a Uniwersytet Jagielloński w pierwszej 500. Przy czym ja bym się nie kierował też rankingami ogólnymi uniwersytetów, co raczej wydziałów, rankingami, a nawet poszczególnych naukowców. No tak, to jest lepsze. Bo Robert Plomin, który zajmuje się właśnie tą genetyką zachowania, pracuje w Wielkiej Brytanii, dlatego że w Stanach nie za bardzo był w stanie zdobyć środki. A on jest chyba w psychologii, w tej genetycznej psychologii numer jeden w tej chwili. Ale pracuje w Londynie na stałe, więc niekoniecznie też tamte uniwersytety zawsze skupiają. No i czasami też jakieś tam uniwersytety niekoniecznie z tej pierwszej dziesiątki mają u siebie naukowców, którzy są naprawdę no, takimi lokomotywami, można powiedzieć, w danych dziedzinach. No ale tak jeszcze a propos rad dla młodego człowieka, no to na przykład matematyka. Matematyka albo nie jest, albo są takie ścisłe tendencje, żeby nie była obowiązkowa na maturach. No więc czy radziłbyś osobom chętnym, żeby dalej rozwijać swoją wiedzę psychologiczną i stawać naukowcami albo terapeutami, radziłbyś jednak się przygotować z tej matematyki na wysokim poziomie, czy... A to bezwzględnie. Wiesz, bo to taka rada, która może się komuś przydać, bo nie każdy wie po prostu, nie każdy wie, czego no się tak, spodziewać. No tak, co do tego nie ma dwóch zdań. Ja opowiadam często taką anegdotę, że jak uczyłem studentów jeszcze i przychodzili do mnie na pierwszym roku studenci, ja im i studenci często mówili w ten sposób, że
Ja zawsze byłem humanistą, bo nigdy nie lubiłem matematyki. To, że się nie lubi matematyki, to nie znaczy, że jest się humanistą. To nie ma nic wspólnego ze sobą. I byli przerażeni, kiedy wyjaśniałem im, że aparatem poznawczym psychologii jest matematyka, dokładnie probabilistyka, rachunek prawdopodobieństwa i statystyka. I bez tego absolutnie nie da się zrozumieć psychologii. To jest niemożliwe. Nie da się poprawnie czytać wyników badań. Jest się skazanym po prostu na opinie i poglądy innych, co do których możemy tylko domniemywać, że potrafią te wyniki badań czytać i interpretować prawidłowo. Więc to jest jak gdyby, ja nie wspominałem o tym, bo mi się wydawało, że to jest elementarz po prostu, że... Zresztą, jak pamiętam, były takie różne eksperymenty na Uniwersytecie Wrocławskim, jak pracowałem z egzaminami wstępnymi. Był taki okres, że różni przewodniczący komisji egzaminacyjnych decydowali o tym, jakie przedmioty będą na egzaminie na psychologii. To się co roku zmieniało przez pewien czas. No i w czasie, kiedy matematyka była przedmiotem, który decydował o tym, czy studenci będą studiować psychologię, czy nie, to pamiętam, że ten rok chyba był najlepszy w mojej karierze. Ten właśnie dobierany za pomocą egzaminu z matematyki. No dobrze, biologia, chemia też są przydatne? Czy można już się bez nich obyć? Czy to zależy, kto wybierze? No, idąc tym tropem, jeżeli mamy zamiar studiować neurokognitywistykę na przykład, czy właśnie genetykę zachowania, no to bez biologii też się nie da. To nie ma szans. Jeżeli chcemy neurofizjologię studiować, no to chemia absolutnie jest tutaj kluczowa, potrzebna. No ja tutaj dodam od siebie, że obawiam się, że język polski też może się przydać. Nie tylko po to, żeby w miarę sensownie pisać prace naukowe, żeby ktoś w ogóle je zrozumiał i był w stanie przeczytać, ale również dlatego, że jednak mówiliśmy o Noamie Chomskim, tak? On się zajmował między innymi gramatyką, starał się stworzyć ogólną gramatykę. No i w tym momencie znajomość gramatyki, gramatyk różnych języków, posiadanie narzędzi do tego, przypuszczam, że też jest przydatna w wielu działach psychologii, prawda? Czyli tutaj. No tak, no bo jak zaczynam, przy czym no my tutaj trochę o dziwnych rzeczach rozmawiamy, bo jeżeli ktoś odebrał dobre wykształcenie w szkole średniej, przynajmniej takie, jaką ja pamiętam, i rzetelnie się przyłożył do nauki w tej szkole, to tam jest wystarczający zasób wiedzy do tego, żeby móc studiować psychologię i z biologii, i z chemii, i z matematyki. Był przynajmniej kiedyś w tych programach, które ja jeszcze pamiętam, bo teraz to się zmienia znowu wszystko. Więc no, mówimy trochę o oczywistych rzeczach, że rzeczywiście, żeby studiować psychologię, to trzeba być wykształconym człowiekiem najpierw, dość dobrze wykształconym. Nie, no ja tak pytam pod tym kątem, bo spotykam się z takimi rzeczami. Na przykład moja żona uczyła na jakiejś prywatnej uczelni filologicznej, filologii hiszpańskiej i zadała swoim studentom filologii hiszpańskiej, książki. I niektórzy z nich pierwszy raz w życiu czytali książkę. Filologię. Dlatego No. tutaj staram się po prostu takie proste wskazówki powiedzieć, bo po prostu nie każdy z nas jest w dobrej szkole, prawda? No, oglądają nas pewnie ludzie zdolni, inteligentni, bo nas oglądają chociażby dlatego, żartuję oczywiście, ale którzy są ze złych szkół, prawda? Albo mają jakieś problemy programowe. Teraz chyba ten program ogranicza niektóre rzeczy. Ja pamiętam, że jak ja byłem w szkole średniej, to tam w pewnym momencie wypadała chemia i biologia już w tych takich rocznikach maturalnych, które się niby przygotowują do matury, więc jak ktoś nie zdawał biologii czy chemii na maturze, to żeby mu nie przeszkadzało w przygotowywaniu się do matury z historii czy z polskiego, to już chemii i biologii nie musiał. Czyli cały rok chemii i biologii mu odpadał. No więc wydaje mi się, że warto tu powiedzieć młodym ludziom, żeby jednak, nawet jeśli będą zdawać coś innego, no nie rezygnowali z chemii i biologii w tym momencie. No, to w ogóle rezygnowanie z wykształcenia jest moim zdaniem czymś. Jeżeli ktoś chce być człowiekiem wykształconym, rozumieć dziedzinę, którą się zajmuje, no to nie może ograniczyć się do jakiejś bardzo wąskiej specjalizacji, bo nie będzie całego kontekstu rozumiał. A szczególnie w nauce takiej jak psychologia, no tu się łączy szereg dziedzin, no bo my jesteśmy organizmami biologicznymi. Nasz układ nerwowy działa podobnie do układów nerwowych zwierząt. Musimy rozumieć, w jaki sposób on
działa. No to jest bezwzględnie potrzebne. Nasze hormony, neuroprzekaźniki, inne substancje chemiczne, no, one działają według zasad chemii. No są chemiczne, sama nazwa wskazuje. No, no, no są chemiczne po prostu. To wszystko trzeba umieć jeszcze policzyć, wyciągnąć z tego wnioski. W mózgu są też reakcje elektrochemiczne? No tak, no tak. No, to też jest wiedza, bez której nie da się funkcjonować. No ale to znowu, myślę, że to no, mówimy o takich niezwykłych oczywistościach, że żeby coś studiować, to trzeba mieć bardzo dobre podstawy, żeby daną dziedzinę rozumieć. No chyba najważniejszym wnioskiem jest, żeby nie rezygnować z matematyki, bo ja obawiam się, że zbyt wielu ludzi traktuje psychologię jako naukę ściśle humanistyczną i wydaje mi się, że istnieje psychologia humanistyczna, oni są humanistami i ta matematyka w ogóle nie jest potrzebna. No, to jest absolutnie błąd. Bo z tym błędem się nieraz zetknąłem również w komentarzach, również w takich deklaracjach, że ktoś się nawet przedstawiał, ja jestem psychologiem humanistą, ja żadnej matematyki nie używam i tak jakby ktoś stwierdzał, że ma żywność wolną od modyfikacji genetycznych, nie? To jest taką dumą wręcz, że psychologia wolna od matematyki, taka ludzka, taka ciepła. To jest znamie naszych czasów, gdzie wypada się chlubić ignorancją. Nie wiem, kiedy to nastąpiło, ale ja z czasów młodości pamiętam, że my się wstydziliśmy ignorancji. Jeżeli się czegoś nie czytało, jakiejś ważnej książki, albo nie znało jakiegoś nazwiska znanego filozofa i tak dalej, to człowiek się wstydził, wracał do domu i próbował znaleźć, choćby w encyklopedii, nie było jeszcze Wikipedii wtedy, ani Google'a, znaleźć to nazwisko, dowiedzieć się, kto to był i nawet się czasami nie przyznawaliśmy w dyskusjach, że nie znamy, bo było po prostu wstyd. W tej chwili ludzie oświadczają z pewną dumą, że czegoś tam nie wiedzą albo z czegoś świadomie rezygnują z jakiejś wiedzy. I ja tego nie rozumiem zupełnie, tego trendu, w którym ignorancja jest powodem do dumy. No, ale kończąc już naszą dyskusję, jak poznamy jeszcze lepiej ludzką psychikę, to wtedy również ten trend zrozumiemy. O ile w ogóle będzie miał kto to uczynić. No bo jeśli ten trend będzie zbyt silny, no to siłą rzeczy... No tak, to ta wiedza może się już tylko karaluchom przydać i szczurom. No chyba, że te algorytmy Google'a drogą emergencji dojdą do samoświadomości, co też jest jakoś tam możliwe, prawda? Że tak. Jak się stworzy bardzo złożone narzędzia, to wtedy one same z siebie, tak jak w ewolucji naturalnej. Nikt tam nie projektował mrówki, żeby za jakiś czas coś świadomego wyrosło z takich żyjątek. Czy z ich kuzynów dalekich, tak. Więc być może cała przyszłość w algorytmach. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję za rozmowę i zachęcamy do dyskusji.